Ósma sesja Rady Miejskiej w Nidzicy rozpoczęła się od dyskusji nad podziałem działki przy ulicy Trauguta na trzy części. Następnie radny Waldemar Peracki zwrócił uwagę na fatalny stan nawierzchni ulicy Działdowskiej. Burmistrz podkreślił, że nie jest to droga gminna, lecz obiecał zainteresować się problemem. Omówiono również temat mieszkań socjalnych. Włodarz Nidzicy zapewnił, że chce zbudować jak najtańsze w utrzymaniu lokale dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. To będzie taka budowa, że to będzie najtańsze, jak tylko można. Nie będzie ogrzewania elektrycznego. Jesteśmy po rozmowach tutaj z tymi firmami, które zajmują się fotowoltaiką i tak jak wcześniej wspominaliśmy, ogrzewanie tych budynków będzie z fotowoltaiki na dachu tego budynku. Dach będzie tylko szkielet plus wełna mineralna lub styropian, żeby taniej było. Cztery ściany, w środku kominek ewentualnie do tego, żeby podgrzać ciepłą wodę latem, to nie trzeba, ale zimą, jeśli tego słońca jest mało w ciągu dnia, więc może zabraknąć tej energii. I to wtedy ci ludzie będą tam mieszkać, powiedzmy, naprawdę za darmo. Wszyscy zgromadzeni mogli zapoznać się ze strategią rozwoju gminy. Podstawowym kierunkiem jest rozwój gminy, ale taki rozwój zrównoważony. Musimy zachować swoje warunki przyrodnicze, które tutaj mamy. Dużo obszaru Natura 2000, piękne walory krajobrazowe, bogata kultura, bogata historia, ale na tym nie możemy tylko i wyłącznie się skupiać. Mieszkańcy Nidzicy, mieszkańcy gminy potrzebują pracy i w tej strategii mamy również takie kierunki jak działania, jak rozwój przedsiębiorczości, rozwój infrastruktury. Wszystko po to, by po prostu mieszkańcom żyło się lepiej w gminie Nidzica. Na sesji rozmawiano o problemie kończących się miejsc na grzebanie zmarłych. Kończą się miejsca do grzebania ciał. Co w tej sprawie jest robione? Czy na starym cmentarzu można grzebać ciała? Nie wiem, czy gmina, czy coś tam jest w tej sprawie robione? Jesteśmy po rozmowie też z panem Smoleńskim, który ma grunty obok. Pan Smoleński chciałby wymienić na inne grunty, więc jesteśmy do tego przygotowani. Poza tym w międzyczasie tutaj prowadzimy korespondencję z konserwatorem zabytków o to, żeby pozwolili wyciąć drzewa na starym cmentarzu i o te miejsca tam walczymy. W każdym bądź razie myślimy o tym, rozmawiamy, już bardzo dużo rozmów przeprowadziliśmy, jesteśmy przygotowani do każdej ewentualności. Jeśli trzeba będzie grunt, to ten grunt będziemy mieli. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni mieli okazję obejrzenia filmu przybliżającego miejscowość Grzegórzki.